Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Kesan, tura czwarta. Zaczynamy. Faza pierwsza. Zagrywanie karty aliantów, Amerykanów. Wysiłek logistyczny. Wysiłek logistyczny. Tura minus jeden, czyli zostały nam cztery tury do końca rozgrywki. I tak, musimy pozbyć się tej jednostki południowego Wietnamu, tego batalionu piechoty z pola eliminowanych jednostek, żeby nie dostawać minus dwóch punktów. W związku z tym karta ta pozwala nam na zastąpienie tej jednostki tutaj, przeniesienie ją do jednostek, które mogą być wezwane jako posiłki. To, że ona tutaj się pojawia, to nie znaczy, że ona od razu wejdzie tutaj. Ją będzie można przywołać w następnej turze kartą, którą już widzieliście wcześniej. Natomiast ta karta powoduje, że z boksu właśnie jednostek eliminowanych przechodzi do jednostek, które mogą być wystawione jako posiłki. Dodatkowo wszystkie jednostki, które swój ruch będą wykonywały poprzez pole otwarte i w pole ufortyfikowane, mogą przedłużyć swój ruch o jeden, czyli położymy sobie tą kartę tutaj na chwilę, żeby pamiętać o tym. I możemy zrobić tak. I zrobimy sobie trzecią brygadę kawalerii powietrznej. Przełożymy tu i tu. Zajmiemy wzgórze 950. Tu sobie zrobimy tak. I tu sobie zrobimy tak. Kontrolujemy w tym momencie 2/3 drogi numer 9. 3 wzgórza. Nie kontrolujemy żadnych rejonów umocnionych, ale kontrolujemy Langway i dwie tutaj amerykańskie bazy ogniowe, właściwie trzy, bo Langway też jest bazą ogniową. To nam daje dosyć duży współczynnik, tym bardziej, że naszatkowaliśmy troszeczkę żółtków, więc to nam daje dosyć spory współczynnik w tym momencie do zwycięstwa. Trochę przyspieszyłem, bo Friendly Ground Movement powinien być jako trzecia faza, ja ją zrobiłem jako druga, ale to nic nie szkodzi. Druga faza, czyli odtwarzanie naszych jednostek lotniczych. Zaczniemy sobie od B-52. Trójeczka, czyli B-52 wraca do użycia. Dalej będziemy wypalać ogniem. Gunship i transportowe mają ten sam współczynnik, więc rzucę dwoma kośćmi za... Albo inaczej, najpierw transportowy. Nie wraca. Niestety na 1-2 nie wracają. I Gunship wraca, będzie do użycia i te nasze cztery nieszczęsne oddziały lotnictwa szturmowego, jeden nie wraca, trzy wracają. Także znowu w powietrzu będziemy tutaj dzielić i rządzić. Trzecia faza, tak jak mówiłem, ruch. Tutaj czekamy na te pola spróbujemy zająć pod koniec, jak już będziemy się zbliżali do końca rozgrywki. Wcześniej nie ma sensu narażać się tutaj na kontrataki wojsk północnego Wietnamu. Więc teraz wypuścimy nasze szakale. I tak, B-52 tradycyjnie ora nam przed pole naszej bazy ogniowej Kesan. Tym razem damy na wsparcie jeszcze Gunshipa. Trzy jednostki uderzeniowe damy do DMZ, żeby tutaj rozbić te siły, które się zbierają. Chociaż nie, zrobimy sobie o tak, o, w ten sposób. Musimy chronić też ten amerykański batalion sił specjalnych. W razie gdyby Wietnamczycy ruszyli z Laosu, mogłoby tutaj dojść do starcia, które mogłoby się źle zakończyć dla naszych wojsk. Ja muszę tylko jeszcze szybko sprawdzić, czy ja mogę bombardować w DMZ. Na pewno mogę B-52, to jestem pewien, ale czy lotnictwem szturmowym? Okej, mogą. I teraz tak, żeby wyjaśnić do końca. Tylko amerykańskie siły specjalne mogą wejść do Laosu. Nigdy nie mogą wejść do DMZ, czyli do Laosu może wejść ten oddział i ten oddział.
B-52, AC-47 i lotnicze grupy szturmowe mogą atakować gdziekolwiek na mapie, czyli mogą na DMZ i w Laosie, natomiast helikoptery mogą tylko w południowym Wietnamie, czyli ani w Laosie, ani w DMZ helikoptery nie mogą latać i atakować. Ok, no to już mamy jasność, więc wszystkie nasze ruchy są legalne. No i zaczniemy sobie od bombardowania w Laosie. 66. Pułk Piechoty i artyleria przeciwlotnicza. Czyli artyleria otworzy ogień za chwilę. Jeszcze sprawdzimy, co tutaj mieszka. O, tutaj też mamy. I to trójeczkę, artylerię przeciwlotniczą. No to będzie mogło zaboleć. Będzie mogło to. Tutaj nasze jednostki będą mogły skwierczyć. A tutaj zaczaiły się 29. Pułk Piechoty i 18. Pułk Piechoty, czyli dwa pułki piechoty podchodzą nam pod Kesan. No i tak, najpierw mamy ogień przeciwlotniczy przeciwnika. Najpierw Laos. Dwójeczka, nie trafili. I teraz DMZ West. Trzy kości. No, tu może być niebezpiecznie. Sobie tak, żeby było widać. I mamy tak, na piąteczce, tak jak mówiłem wcześniej, eliminację jednego poziomu sprawności bojowej, na szósteczce eliminacja całkowita. Na szczęście pudła upiekło się nam. I teraz amerykańskie lotnictwo dokonuje spustoszeń i bombardowań. Najpierw tutaj, w Laosie. I nic tutaj się nie stało. Nic się nie wydarzyło, nic nie trafiliśmy. 6 kości DMZ West. I tu mamy jedno trafienie i dostają. Jako że alokacja trafień jest od najsilniejszej do najsłabszej jednostki, to artyleria przeciwlotnicza została unieszkodliwiona. B-52 bombarduje pierwsze i mamy jeden hit, czyli pułk został zniszczony. Piąteczka jest rezultatem retreat, ale jednostki Wietnamu Północnego w strefie umocnionej swojej ignorują ten rezultat. I gunshipy, dwa trafienia. Wszystko się odbyło tak, jak odbyć się to powinno od samego początku. Totalna anihilacja wojsk Wietnamu Północnego. Dobra. Wyczyściliśmy sobie przedpole. Ground combat nie ma i opt for card. Zobaczymy, co tam Wietnamczycy w tym razem w jadłospisie nam przygotowali. Lang Wei. Jeżeli komuniści właśnie okupują Lang Wei, tracę dwie tury. Nie okupują. Jeśli nie okupują Lang Wei, w reaction phase all communist units in Laos move to space toward Lang Wei. Ok. Mamy ruch. Będziemy mieli ruch Wietnamczyków. I idzie to do discarda. Czyli będzie atak na Lang Wei, tak? Bo reinforcement phase nie ma, nic nie jest w break-offie. Movement phase, dwie jednostki. Wszystkie jednostki w Laosie robią ruch o dwa pola do Lang Wei. Czyli wchodzą tutaj na to pole. I mamy walkę. Dochodzi do starcia. Nasz oddział specjalny się broni. I na pomoc wzywa lotnictwo. Na pomoc wzywa lotnictwo. I tak. Czy lotnictwo najpierw bombarduje, a potem dopiero rozgrywa się walka? To jest dobre pytanie. Muszę to szybko sprawdzić. Tak, nadlatują. I teraz, jeśli w ataku bierze udział jednostka przeciwlotnicza, a bierze, to najpierw ona strzela, potem jeżeli ta nasza przeżyje, dokonuje bombardowania, odlatuje i wtedy rozgrywa się walka lądowa, czyli najpierw artyleria przeciwlotnicza,
pudło. My się jemy napalmem. Jeden retreat i musi uciec silniejszy. I ci odlatują. Co mogli, to pomogli, jak to mawiają. I walka lądowa. Mamy plus jeden do rzutu kości na inicjatywę, na przewagę taktyczną, ponieważ jesteśmy wojskami specjalnymi. Mamy je, ale to nam nie dało nic. Wietnamczycy strzelają pierwsi na jednej kości. Cztery, nic. My strzelamy na dwóch. Czwórka, trójeczka, nic. Wietnamczycy na jednej. Pięć. Firebase. Ignorujemy retreat. Result, czyli tylko na szóstkach nas trafiają. Dwie jedynki, pięknie. Snake Eyes. Nic. Piąteczka. Wycofują się Wietnamczycy, ale nie giną. Jest to trochę dobra, trochę niedobra wiadomość. Liczyłem na to, że uda się ich skrobnąć. No ale niestety, wycofali się, kończy się walka. I mamy admin face. Zostały trzy tury. I ten odcineczek powoli zmierza ku końcowi. Tak jak mówiłem wcześniej, tak jak widzieliście wcześniej, gra jest bardzo szybka. Tury lecą bardzo szybko. Tutaj Wietnamczycy zrobili podjazd pod Lang Wei. Najsilniejsze karty jeszcze przed nimi. Jeszcze ten, jeszcze tutaj się może zadziać naprawdę sporo. No ale na razie udało nam się przetrwać. Kontrolujemy mapę. Czy wyczyszczone mamy tutaj przedpola, czyli będziemy mogli długo tutaj wyjść i spróbować zająć i zrobić maksymalną, prawie maksymalną ilość punktów zwycięstwa, na tyle dużą, żeby odnieść strategiczne zwycięstwo. Nigdy mi się to nie udało. Grałem kilka razy, nigdy mi się to nie udało. Taktyczne tak. Raz przegrałem, ale w większości udawało mi się zrobić taktyczne zwycięstwo. Strategicznego jeszcze nigdy. Wiele razy byłem blisko, ale właśnie jedna z ostatnich kart była bardzo potężna. Wychodziło sporo wojska wietnamskiego, zaczęło tłuc w moje oddziały, poniosłem duże straty i przez co straciłem dużo punktów zwycięstwa. Dobra, za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie.